roztłaczanie rury 5 ósmych do lutowania. Najpierw gradujemy. Później nasadka. I roztłaczamy. Tak wygląda rura po roztłoczeniu. Można zlutować później. Lutowanie twarde. Rury. To jest rura 5 ósmych. Będzie nam potrzebna rurka. To mamy zrobione już rozkielichowanie. Można delikatnie przeczyścić. Nie potrzeba tu żadnej pasty. Ciskamy sobie. Będzie nam potrzebny lód twardy. Tutaj mam AGP2. Odginamy sobie mniej więcej nie cały obwód, bo to dość ciasno jest obwód rury. Do czego nam potrzebny palnik. Ja to akurat mam propan acetylen, chociaż na MapGas też to można zrobić. Zapalamy sobie palnik. Trzeba mocno rurę podgrzać. W zasadzie tyle złącze, później można zgasić. Jeżeli tutaj lutujemy bez osłony w argonie czy to w azocie, wytworzą nam się tlenki miedzi w środku. Tego pokażę jeszcze może później, jak to lutujemy w osłonie. Po prostu to, co mamy na wierzchu, tutaj tą czarną spaleniznę, to są tlenki miedzi, których jeżeli to do chłodnictwa ma być, no to nie powinno ich być, dlatego tutaj musimy do rury wpuścić gaz. Jeżeli lutujemy w osłonie, ja mam tutaj gaz podłączony, argon, minimalny przepływ, też zlutujemy rurkę w osłonie teraz. I teraz ja robię w ten sposób, że jeden koniec rury, no oczywiście jeżeli to jest na instalacji, no to trzeba po prostu zaślepić, tak nie do końca, może troszeczkę być taki mały otworek. Teraz druga rura. W tym przypadku ja sobie robię tak, że zaciskam tutaj. I robię coś takiego, żeby mi tutaj mniejsza rura wyszła. Puszczamy troszeczkę minimalnie gaz.
tak żeby tylko ten gaz po prostu delikatnie sobie płynął. Zakładamy przez łącze. Też odmierzamy sobie. Ja tutaj daję około 2 cm na taką rurę. Dość szczelnie to jest. No i odpalamy szpalnik. Wiśniowy kolor musi mieć. No i w zasadzie tyle. Teraz można gasić złącze, żeby je troszeczkę wzmocnić. I teraz już te tlenki w środku nam się nie powinny wytrącić. Z tym, że tutaj już do wody raczej nie wkładamy, jeżeli to jest na instalacji. Tu z wierzchu ten nalot jest, ale w środku go teraz nie będzie. Tutaj mamy pierwsze lutowanie bez osłony w gazie. Widać w środku nalot tlenku miedzi. A tutaj ta sama rura lutowana w osłonie argonu. Jest czyściutka, nic tutaj w środku nie ma. Także do chłodnictwa no to tylko w gazie osłonowym. Czy to będzie azot, czy to będzie argon. Ja akurat argonu używam. Pokażę jeszcze tutaj, jak lutować mniejszą rurę w większą rurę. Ja to robię w taki sposób. Tutaj mamy taki polnik na map gas. Też można nim lutować gdzieś tam, jak jest podłącznie. Ja to robię w taki sposób. Zapalamy sobie palnik. Rozgrzewamy sobie rurę, później ją trzeba schłodzić. Mamy już ją schłodzoną. Wkładamy mniejszą rurkę. Tutaj w zależności może być w środku. I po prostu wkładamy jej tutaj w jakiś centymetr. I zaciskamy z jednej. Z drugiej strony. Tak, żeby to dość ciasno było. Tutaj też około pół centymetra do centymetra. Tutaj tak delikatnie musi mieć luz. I tutaj prawie na styk, żeby to było. No jeżeli mamy po prostu tak włożoną rurę, i możemy to zalutować sobie też na twardo. Tutaj lutu to już
trzeba po prostu patrzeć. W zasadzie tyle. Tym palnikiem troszeczkę dłużej trwało, nie ma takiej temperatury, ale też można spokojnie polutować.